Aś mi się wczoraj nie chciało nagrywać po turnieju. W każdym razie turnieju nie udało się skaszować wczoraj, ale była, grało się bardzo fajnie. Nowy lokal poznałem. A nie ma się co rozwodzić na ten temat. Spałem sobie w takim miejscu przydrożnym, których jest tutaj naprawdę bardzo mnóstwo, o czym już kiedyś mówiliśmy. I jest tutaj wszystko co potrzebne. Właśnie sobie robię kawę i jem jakieś śniadanie i ruszam połazić trochę po górach. Po górach, no po takim parku narodowym, w sumie nie wiem jeszcze czego tam oczekiwać. Jest 6 rano, dzień zapowiada się całkiem ładnie. Przyjemny, rześki poranek dzisiaj. Chłodno, ale słonecznie. Widoczki bardzo fajne. Zdaje się, że znowu trafiłem w fajną okolicę. Na poranny spacerek. Idźmy dalej. Cały szlak, który zamierzam dzisiaj pokonać, to 6 km. Nie powinno mi to zająć około 3 godzin. Chyba jest nawet trochę bardziej dziko niż się spodziewałem. Spójrzcie na ten wodospad. Teraz pewnie gdzieś przeczytam, ale to wygląda jak jakieś... Nie wiem. 200 metrów w dół? Idziemy sobie trochę z górki, trochę pod górkę. Tak nie do końca jeszcze wiem, dokąd nas ten szlak zaprowadzi. Przez chwilę, jak szliśmy tak gdzieś z kilometr ciągle w dół, to myślałem, że na dół tego wodospadu dojdziemy. A teraz znowu pod górkę. Ciekawe. Ale widoki naprawdę są fajne momentami. Teraz już jesteśmy niżej szczytu, więc taki bardziej burz, ale wcześniej szczyt. No i trzeba patrzeć pod nogi. Ale przed chwilą szliśmy samą koroną tych wzniesień. Jakby, nie wiem czy będzie widać. Pewnie nie. I przyznam, że hollywoodzko to wyglądało. Można by to było nakręcić następne części Hobbita. Podobno mają być następne części Hobbita, słyszałem gdzieś. I wiecie jak się będzie nazywać 8. część Hobbita? Hobbite. To jednak się nie myliłem chyba, bo doszliśmy dokładnie tutaj, gdzie myślałem, że dojdziemy. Jestem w środku takiego wielkiego kanionu i muszę przyznać, że aż mi się w głowie kręci momentami tak wysoko wszędzie w koło mnie. Aż się boję, że coś się na mnie zawali. Muszę przyznać, że to wygląda jak całkiem dobra aria do popływania. Szkoda, że nie wziąłem ręcznika ani nic, żadnych innych itemków kąpielowych. Thank you.
bardzo ładny. Z drugiej strony też pionowa ściana, ale mniejsza. Dosyć niespodziewanie złapałem tu internet i sprawdziłem to, co chciałem sprawdzić. Wysokość tego wodospadu to 109 metrów. No teraz to się trochę przestraszyłem. Znaczy nadal się boję. Ciekawe, czy ktoś to widzi oprócz mnie. Bo ja nie mam pojęcia, co to jest. Czy to gryzie. Wygląda dosyć obleśnie. Możecie mi wierzyć, że to nie jest plastikowe tym razem. Bo przed chwilą się poruszyło. Czy ktoś jest jadowite i mnie ugryzie, to prawdopodobnie umrę. Mam nadzieję, że nie ma tego więcej tu. Dobra, idę. Nie gryź mnie. Dobra, załatwione. Zostań. Dobra żaba. Co to kurde jest? Kim ty w ogóle jesteś? Ja skończyłem swoją poranną trasę. Tak jak planowałem, zajęło mi to 3 godzinki. Bardzo, bardzo fajna okolica. Dzika. Spotkałem może 3 albo 4 turystów, ponieważ jest poniedziałek, wcześniej rano. Niezbyt popularna pora na takie hikingowe trasy. Także zarąbiście. Chciałem wjechać na jakąś plażę, nad ocean, trochę popływać. Też poszukać sobie jakiejś dzikiej plaży. Ale znalazłem właśnie... O, co znalazłem? Że 7 km jest punkt widokowy, który się nazywa Best of All. No i jak już byłem tak blisko, no to jeszcze tam pojadę. Zobaczymy, czy na pewno jest Best of All. Wieczny dylemat ludzkości. Czy iść sobie popływać tam, gdzie jest dzikość, fale, niebezpieczeństwo, rekiny i taka nieograniczona przestrzeń. Czy popływać sobie tu, w tej spokojnej zatoczce. W poszukiwaniu fajnej plaży trafiłem tutaj i okazało się, że trafiłem na plażę całkowicie zdominowaną przez surferów. No muszę przyznać, że fajnie się ogląda surferów na żywo. To robi większe wrażenie niż w telewizji, mimo że w rzeczywistości surferzy przewracają się dużo, dużo częściej. Na filmach jak się surfer przewraca, to zawsze ma poważny wypadek i idzie do szpitala. A jak płynie sama deska, to znaczy, że surfer utonął. A
A tutaj no większość prób kończy się upadkami tych surferów. Ale czasami jak się zdarzy taki bardziej utalentowany, to naprawdę potrafi spory kawałek przepłynąć i tam śmieszne rzeczy robić na tych falach. Także fajnie to wygląda. Dobre warunki mają tutaj, fale są dzisiaj naprawdę świetne. Ciepło. No ale już tam nie chciałem między tych surferów wchodzić i tam udawać, że już jestem surferem, tylko że zapomniałem deski. No przeszło mi to przez myśl, ale to następnym razem. No będę wracał już, bo mam plany na wieczór, a chcę zdążyć wrócić zanim będzie trafik. Już i tak pewnie się załapię gdzieś w okolicach Ipswich już na korek, czego bardzo nie lubię, bo już 14.30, ja zamierzałem o 14.00 wyjeżdżać. Także, pogadamy w samochodzie jeszcze. Fajny dzionek, muszę przyznać. Dobrze się bawiłem. I okazuje się, że wcale nie trzeba mieć aż tak dużo wolnego czasu, żeby go sobie fajnie zorganizować, chociaż taki jeden dzień. No bo praktycznie to, co musiałem zrobić, to skończyłem robić wczoraj o 16.00. To, co muszę zrobić dzisiaj, no to już praktycznie o 17.00 powinienem zacząć. Także to daje tak naprawdę dobę. Ale udało mi się pograć w pokera w fajnym miejscu. Fajny turniej, fajnie się grało. Udało mi się pochodzić po górach, po takim buszu. Tam było naprawdę fajnie. Nadużywam słowa fajnie. Ale to najbardziej mi się podobało z tego wyjazdu. Świetne miejsce. Teraz udało mi się trochę popływać i spędzić czasu nad wodą, co też bardzo lubię. Ale co prawda myślę, że znajdę sobie w przyszłości lepsze miejsce do spędzania czasu nad wodą. Ale nie ma co narzekać, po prostu jest bardzo, bardzo, bardzo dużo tutaj plaż, jeżeli się decyduję na podróż 80 km na południe albo na północ od Sydney, od Brisbane, to jest tak naprawdę plaża przy plaży. Jedne są lepsze, jedne są dobre dla surferów, inne dla nurków, jeszcze inne dla osób z psami, jeszcze inne dla takich osób jak ja, które lubią sobie taką spokojną mieć miejscówkę. Nie za bardzo zatłoczoną, ale też trochę bezpieczniejszą niż po prostu wejście do takiego niestrzeżonego, bezkresnego oceanu. No. Bo z jednej strony ja lubię taką nieograniczoność, dzikość, no ale z drugiej strony też zdaję sobie sprawę, że takie osoby jak ja, które to lubią, to są główne ofiary rekinów i utonięć. Także trzeba to trochę ważyć.